odsunąć się do odpowiedzialności, aby ta odpowiedzialność była niewspółmierna do tego, co rzeczywiście robili w okresie II wojny światowej. Celem Niemców było zarówno wymordowanie Żydów, jak i zatarcie wszelkich śladów po ich istnieniu. Niemcy burzyli więc synagogi i jeszywy oraz żydowskie cmentarze, wykorzystując macewy, czyli nagrobki, na przykład do celów budowlanych. Tym samym nieodwracalnie zmienili zarówno strukturę polskiego społeczeństwa, jak i nawet krajobrazy polskich miast i miasteczek. Polscy Żydzi zostali w pełnym tego słowa znaczeniu wyrwani przez Niemców ze swej ojczyzny. Pozostała po nich dojmująca pustka i dokumenty świadczące o tym, że byli ofiarami największej zbrodni w historii ludzkości. To jest ogromna strata dla całej kultury światowej, że ta kultura znikła z powierzchni ziemi. Dla ludzi, dla przyszłych pokoleń było istotne. Nie wiem, co z tym zostało. To bardzo szkoda. Panie doktorze, ten film też został stworzony przez pracowników Muzeum Gettalu, tak? Znaczy, może niekoniecznie pracowników, ale żeśmy rzeczywiście tutaj przyłożyli ręki. Przyłożyliśmy do tego ręki, to fakt. No, nawet dość mocno. Drodzy Państwo, nie wiem, co powiedzieć. Jeśli Państwo chcecie, to możemy, Panie doktorze, się Pan też się zgodzić, formalnie zakończyć nasze spotkanie, bo oczywiście chcielibyśmy też Państwa zabrać do tak zwanych rozmów kulorowy. Pan doktor jeszcze nas nie opuszcza. Jeszcze nie. Jeszcze gdzieś do około 7 możemy cieszyć się Pana towarzystwem. Drodzy Państwo, podziękujmy, może nie wiem, brawami, tak? Chociaż no, ciężko jest wielu wyprzedzać sobie też entuzjazm po obejrzeniu tego filmu. Jak, kiedy tak oglądałem, to oczywiście chodzi też o skalę, tak? Bo tutaj nie chodzi o porównywanie, też przyszła mi do głowy Ukraina, tak? I pewne rzeczy, które się też dzieją i cholernie mi zależy na tym, żeby się taka historia już nie powtarzała, tak? Ale jak wiecie Państwo, świat jest taki przedziwny. W każdym razie cieszę się, że wydawane są takie książki, cieszę się, że mieliśmy okazję zorganizować to spotkanie właśnie dzisiaj. Bardzo Panu dziękuję za obecność, Panie doktorze. I zapraszam tutaj do rozmów, do trochę jakieś pewnie pociągnięcie za język Pana doktora, a może Pan też jeśli mogę, żeby tak smutno nie zakończyć tego, no bo jednak proszę pamiętać, że ci ludzie tam, których widzieliśmy, oni nie tak przede wszystkim nawalczyli o życie i generalnie kultura żydowska to jest kultura życia, a nie kultura śmierci. To o tym trzeba bardzo mocno pamiętać. Ja powiem tak, my prowadziliśmy, czy robiliśmy wykopaliska, tak jak tutaj Pan przeczytał, w bezpośrednim sąsiedztwie tak zwanego bunkra Mordechaja Nielewicza, czyli tego kopca. No, odkopaliśmy tam co nieco. Odkopaliśmy tam piwnice budynków z dawnego jakby centrum getta, czyli tego warszawskiego, czyli tego, zostało. Znaleźliśmy tam mnóstwo rzeczy, ale tutaj nie chcę mówić, co znaleźliśmy, bo to nie to jest istotne. No w każdym razie wczoraj, proszę Państwa, była taka sytuacja, że akurat po wykopaliskach poprowadzałem grupę nauczycieli z Warszawy. No i w pewnym momencie widzę, że otwierają się drzwi,
od tych naszych płotu, że się tak wyrażę, no i wchodzi jeden z rabinów Warszawy. No i rabin Sharon Stampler, jeżeli to coś pani mówi, rabin Sharon Stampler, no, przyszedł i mówi tak, mówi do mnie: Jacek, jest nowy rok, no ja wiem, 5783 się zaszedł, także wszystkiego dobrego w nowym roku. I on mówi: ja muszę tutaj zagrać na szofarze. No i proszę państwa, rabin wyjął szofar. Zresztą, co to jest? Szofar to jest barani róg. To jest taki barani róg, często nazywany żydowską trąbką, stąd czasem mówią święto trąbek, ale na nowy rok, prawda, to tak naprawdę są to takie rytualne baranie rogi. To jest bardzo starożytny instrument. No i w każdym razie rabin zaczął grać. I my żeśmy sobie tego uświadomili z tymi nauczycielami, że rabin, grając na tym szofarze, że ten szofar w tym miejscu brzmi po raz pierwszy od 80 lat albo dłużej. No i to było po prostu takie lekko wstrząsające dla wszystkich, że żeśmy zrozumieli, że szofar powrócił w to miejsce, gdzie byś powinien. No i że ten, który chciał to zniszczyć, przegrał. No to tak, żeby nie było tak do końca smutno. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, też jako współorganizator dzisiejszego spotkania reprezentujący Księżycę Podlaską zachęcam państwa do udziału w spotkaniach organizowanych przez naszą instytucję, między innymi do udziału w środach literackich. Przygotowaliśmy dla państwa, to koleżanka ma takie karty, jeżeli zdobędziecie państwo 7 naklejek, bo oczywiście promujemy siebie, biorąc udział w kolejnych spotkaniach. Mamy dla państwa gadżety, prezenty, nagrody książkowe, wszystko to, co ciekawego przygotowaliśmy. Ja też się pochwalę, że panie doktorze, w następnym tygodniu, nie, za 2 tygodnie, w poniedziałek, będziemy gościli Światłanę Ciechanowską w Księżnicy Podlaskiej. Będzie promocja książki, wywiadu z nią, lodołamaczka, więc trzymamy rękę na pulsie tego, co ważne, istotne, co też świadczy o tym, że myślimy o współczesnych czasach, też z punktu widzenia książek, literatury i tak dobrze rozumianej polityki. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za spotkanie.